Dzień dobry. Zacznę dzisiaj od tego, na czym skończyłam w zeszłym tygodniu, czyli od wyrażenia radości, że w Polsce jest mnóstwo osób, które chcą chronić prawa człowieka, chcą kontrolować władzę, chcą wiedzieć, jak to robić oraz chcą doskonalić swój warsztat i mają refleksję nad jakością swojego działania. My takie osoby spotkaliśmy w zeszły weekend podczas Szkoły Inicjatyw Strażniczych, ale wiemy, że takich osób w Polsce jest bardzo dużo. Po pierwsze, spotykamy je na naszych innych kursach. Po drugie, mnóstwa osób na pewno nie spotykamy, a oni działają. I to, że to jest ważna sprawa, udowodniła zeszłoroczna frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych. Mamy nadzieję, że wszyscy rozumiemy, że to nie jest tak, że wystarczyło wybrać nową władzę. Teraz ta władza powinna ustalić lepsze standardy rządzenia i tego trzeba pilnować. A jeżeli już o tym mowa, no to mamy w tej chwili przygotowania do samorządowej kampanii wyborczej. W tym zakresie będziemy Was zapraszać do wspólnego działania, wspólnie z innymi organizacjami. To, co nas najbardziej niepokoi, to jest kwestia uczciwości wyborów pod kątem tego, na ile te osoby, które dzisiaj sprawują władzę, tym razem na poziomie samorządowym, wykorzystują tę swoją przewagę, to, że mają dostęp do zasobów pieniężnych, informacyjnych, na ile ta równowaga jest zachowana i na ile one nie nadużywają tego, co jest jakby w ich mocy i posiadaniu. W lutym będzie więcej informacji na ten temat. Na razie czekajcie i pomyślcie, czy chcielibyście sprawdzić swoje władze samorządowe. A przechodząc do tego, co się dzieje w dużej polityce, no to pewnie też nie nadążacie, tak jak i my. Zresztą żyło nam, gdy dowiedzieliśmy się od innych organizacji, że one też mają z tym problem. Wystarczy odwrócić się na moment i już się coś wydarza, już za czymś nie nadążamy. Więc my w patrzeniu władzy na ręce podążaliśmy drogą przejrzystości. I tu kilka rzeczy nas ucieszyło. Pierwsza rzecz, która nas ucieszyła, to opublikowanie opinii, które minister sprawiedliwości, prokurator generalny otrzymał od prawników na temat odwołania, a raczej uznania za nieważne powołania prokuratora krajowego. I teraz nie będziemy się skupiać na tym, czy to było słuszne. Co jest dla nas istotne? Istotne jest dla nas to, że takie opinie były opublikowane bez nagabywania, przypominania, proszenia, krytykowania. One się po prostu pojawiły. Dzięki temu natychmiast rozpoczęła się debata publiczna oparta na faktach. Można to było krytykować, można było podważać, czy to jest słuszne. Można było sprawdzić sobie, o co właściwie chodziło. Czy to chodziło o to, że to, ten prokurator krajowy to był odwołany, czy chodziło o to, że to było unieważnione? Można było sprawdzić, czy gazety piszą prawdę. Gazety mogły pisać, ale tutaj się nie zgadzają daty. Te wszystkie rzeczy nie wydarzyłyby się, gdyby nie było tych opinii prawnych. To jest świetna praktyka i mam nadzieję, że ona będzie dalej obowiązywała. Druga rzecz, która też nas ucieszyła, to opublikowanie listy dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Tam było strasznie ciemno. Żeby Wam pokazać przykład. Jedna z naszych spraw. Wnioskowaliśmy o to, żeby nam udostępniono informacje o takim projekcie. W 2020 roku wnioskowaliśmy. On miał taki tytuł. Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT. Chcieliśmy wiedzieć, jak wyglądał wniosek i rozliczenie. No i co się okazało? Minister Sprawiedliwości odpowiedział nam, że to jest taka indywidualna sprawa. Nie wiem, czy mieliśmy czytać, że prywatna, ale na pewno ona nie jest publiczna i to było wyraźnie napisane. Tę sprawę wygraliśmy w sądzie już w marcu zeszłego roku. Myślicie, że mamy te wnioski i rozliczenia? No nie mamy. Nie mamy i najpierw musieliśmy się upomnieć w zeszłym roku raz, wzywać do wykonania wyroku, do przesłania pieniędzy, które zostały zasądzone. Pieniądze nam przesłano, a dokumentów nie przysłano. Na początku tego roku złożyliśmy wniosek o wymierzenie kary grzywny. No jest to przykre, że po prostu tak wygląda sprawa związana z wydawaniem publicznych pieniędzy. Mamy nadzieję, że to się mocno poprawi, ale że w ogóle o Funduszu Sprawiedliwości dowiemy się wiele, bo na pewno ta tajemnica sprzyjała różnym podejrzeniom,
Zobaczymy, czy słusznym. Jeszcze jedna rzecz związana z ministrem sprawiedliwości, czyli taka nieprzyjemna sytuacja w sądzie apelacyjnym w Poznaniu. W tym sądzie ponoć, tak twierdził prezes sądu apelacyjnego, sędziowie mieli wtargnąć do jego gabinetu i go zastraszać. I pomyśleliśmy sobie, że to słabo, jeżeli takie oskarżenia padają w debacie publicznej, a nie są prawdą. A czy są prawdą, tego nie wiemy. Dlatego zaproponowaliśmy, składając wniosek, udostępnienie nam nagrań, nam i opinii publicznej, nagrań z kamer monitoringu na korytarzach tego sądu oraz w sekretariacie prezesa. No zobaczymy, czy je dostaniemy. To by była naprawdę rewolucja, gdyby się to okazało możliwe. Trzymamy za to kciuki. I to były rzeczy, które nam się jakoś podobały albo złożyliśmy wniosek. Zasmuciła nas jedna sprawa, dosyć duża. Dotyczy odpowiedzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącej lotów najważniejszych osób w państwie. To media donosiły, że dziennikarze TVN-u złożyli wniosek i dowiedzieli się, że to jest ważne dla bezpieczeństwa państwa, żeby takiej informacji nie ujawniać. I teraz tak, wróćmy do 2019 roku. Wtedy, pamiętacie, wybuchła taka afera, że marszałek Sejmu, marszałek Kuchciński miał latać właśnie takimi specjalnymi lotami dla najważniejszych osób w państwie, miał latać do Rzeszowa swojego rodzinnego wraz z rodziną na weekendy. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość, zarządzając tą sytuacją kryzysową, wprowadziło taką ustawę, która z jednej strony regulowała, kiedy można latać takimi samolotami o statusie HET, ale też wprowadzała taki centralny rejestr lotów. No, my nie byliśmy pozytywnie nastawieni do tego rozwiązania i pisaliśmy wtedy tak. Rejestr ma istotne wady. Nie będzie publikowany online, a jedynie dostępny na wniosek o informację. Brakuje w nim kluczowej informacji, jaki był cel lotu. Ma zawierać datę lotu, miejsce startu i lądowania oraz miejsca międzylądowań, a także imiona, nazwiska pasażerów. I co gorsze, informacje przekazywane do rejestru mogą zostać wyłączone z publicznego dostępu ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo prezydenta, prezesa Rady Ministrów, marszałka Sejmu lub marszałka Senatu. Czyli jawniej, ale ciemniej. I co się wydarzyło? Na początku dostawaliśmy te informacje, ale z czasem rzeczywiście tak się stało, że przestaliśmy te informacje dostawać. I podobnie jak dziennikarze TVN-u, otrzymaliśmy informację bardzo lakoniczną, że to jest po prostu niebezpieczne, żeby takie informacje udostępniać. Ta sprawa jest w tej chwili w sądzie. Podobno, tak donoszą media, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obiecał, że przejrzy jeszcze raz powody, dla których ta informacja została utajniona. To dobrze, dlatego że ważne jest w odmawianiu, jeżeli my nie negujemy tego, że może być jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy najważniejszych osób w państwie, ale to musi być uzasadnione, a nie powinna się pojawiać lakoniczna informacja nie, bo bezpieczeństwo. To nie buduje zaufania i mamy nadzieję, że to się zmieni. A co jeszcze się wydarzyło? Istotne rzeczy, które wydarzyły się w Sejmie, to powołanie komisji do spraw Pegasusa, ale jednocześnie chcemy przypomnieć, że 2 lata temu wspólnie z innymi organizacjami, zwołani przez Fundację Panoptykon, apelowaliśmy o to, żeby komisja do spraw Pegasusa nie zakończyła na Pegasusie, że bardzo jest istotną sprawą powołanie jakiegoś specjalnego organu, który będzie nadzorował służby, bo służby są dzisiaj nierozliczalne, oraz żeby te osoby, które były poddane kontroli, dowiadywały się o tym po fakcie, że były jakimś tam obiektem zainteresowania, przedmiotem inwigilacji, jakby tego nie nazywać, żeby wiedziały, że ktoś bardzo mocno, że państwo bardzo mocno ingerowało w ich prywatność. Druga rzecz, która się wydarzyła w Sejmie i która jest ważna, to powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj nam się trudno nie uśmiechnąć,
ponieważ na to stanowisko został powołany Mirosław Wróblewski, który pracował w Zespole Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i którego już w grudniu 2014 roku proponowaliśmy jako kandydata na urząd, wówczas to się nazywało Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wtedy ta sprawa się nie udała, ale była to taka pierwsza próba społeczna przekonania rządzących do tego, żeby nie podejmowali decyzji wyłącznie politycznych, ale żeby kierowali się merytoryką. I zresztą później, w efekcie tej pierwszej jakiejś próby i pewnego treningu, które przeszło społeczeństwo obywatelskie w tych swoich oczekiwaniach, ponownie oczekiwaliśmy wybrania społecznego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. I to się udało w 2015 roku, kiedy został powołany Adam Bodnar. Tymczasem Mirosław Wróblewski musiał czekać ponad 9 lat, ale cieszymy się, że to się udało, bo na pewno jest to najlepszy kandydat, który startował i mówimy o tym na podstawie wysłuchania oraz rekomendacji, które usłyszeliśmy nieoficjalnie od naszych przyjaciół z Fundacji Panoptykon. I tu pozwolę sobie na koniec na taką refleksję. Te 10, 8, 5 lat temu społeczeństwo obywatelskie musiało wyduszać tego typu działanie. Wyduszać publikowanie informacji, wyduszać usłyszenie nas, zwrócenie uwagi na to, że kandydatów trzeba wysłuchiwać, że ocena musi być merytoryczna. Czy dzisiaj jest lepiej? Dzisiaj mamy jaskółki zmian, jakieś pojedyncze sytuacje, w których to się dzieje. Ale mamy też inny klimat. O ile kiedyś bardzo czuliśmy, że do tych drzwi trzeba bardzo mocno pukać i może czasami się przez nie przedrzemy, o tyle dzisiaj wydaje nam się, że jest wielka szansa, jeżeli społeczeństwo rzeczywiście wykorzysta ją i te 75% nie jest chwilowe, te 75% frekwencji wyborczej nie jest chwilowe, dzisiaj mamy szansę na to, żeby tego typu rzeczy stały się standardem, weszły w nasz krwioobieg, i żeby politycy wiedzieli, że po prostu pewnych rzeczy się nie robi, nie zaskakuje się decyzjami, zostawia się na nie odpowiednio dużo czasu, wprowadza się czas na dyskusję i debatę, na zobaczenie różnych słabych stron, na spojrzenie merytoryczne. Trzymamy kciuki, żeby tak było. Na pewno jednak wciąż naszą rzeczywistością jest chodzenie do sądu, sprawdzanie, proponowanie rozwiązań. Dlatego przypominamy, jak zawsze na koniec, o tym, że bardzo ważne jest wspieranie naszej działalności darowiznami. Dzięki temu my to możemy robić. Dzięki temu, że Wy nas wspieracie finansowo, my możemy proponować rozwiązania, które mamy nadzieję w przyszłości nie będą potrzebowały być proponowane, tylko staną się standardem postępowania. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia za tydzień i życzę dużo optymizmu.